Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Legion, a to będzie następny odcinek z gry Diablo 3, gdzie tym razem chciałem wam przedstawić nowy buildzik. Build pod Wizarda, ale pod supporta. Tym razem zajmiemy się czarodziejem, który w drużynie będzie spełniał rolę supportującą, będzie wspierał team, będzie zwiększał obrażenia, będzie zmniejszał obrażenie przeciwników, będzie nakładał większe debuffy na przeciwników oraz nakładał większe buffy na nas. Ogólnie, co taki wizard robi w teamie? Przede wszystkim on ma bardzo, bardzo fajny gameplay, bo jesteśmy nim w stanie ściągać moby za pomocą tornad, jesteśmy w stanie zamrażać moby za pomocą mrozu, jesteśmy w stanie używać bańki, która robi naprawdę bardzo dużo, ona spowalnia przeciwników, nakłada im większy damage, przyspiesza nasz team. No i ogólnie ona ma wszystkie runy, bo mamy tutaj odpowiedni hełm, ale to zaraz do wszystkiego na spokojnie dojdziemy. No i przede wszystkim może fajnie afiksy regulować Eli za pomocą tej kuli. Ona wciąga afiksy wszystkich Eli, także też bardzo fajnie daje to przeżywalność mowy. Ogólnie, zajmiemy się przede wszystkim, na początku omówię build, jakich itemków będziemy potrzebować oraz jakie zadanie spełnia poszczególny przedmiot w tym buildzie. Jakich umiejętności używam, jeżeli chodzi o ten build, oraz pasywki, które są najbardziej odpowiednie. Dobra, zacznijmy. Przede wszystkim musimy uzbierać sobie 4 części setu Delser. Po co? 4 części setu Delser dają nam drugi bonus z tego setu, który powoduje to, że kiedy aktywne jest twoje spowolnienie czasu, czyli ta bańka, odnosimy obrażenia zmniejszone o 50%. My, jako Wizard. A nasi sojusznicy mają 25% zmniejszony damage od potworów, także redukcja obrażeń już mamy na starcie 25%. Bardzo fajna przeżywalka, no i sama w sobie spowolnienie czasu jest bardzo dobre. Pierwszy bonus jest jest przydatny, ponieważ każde użycie tamnej kuli, tornado energii, czyli ogólnie używam tornado energii, skraca czas odnowienia spowolnienia czasu 2 sekundy, czyli na przykład użyjemy spowolnienie czasu, bang, bang, używamy dwóch tornad, mamy znowu bańkę. Dlatego jesteśmy w stanie spamować tą bańką przez cały czas. No i ten drugi bonus już powiedziałem, do czego służy, także bardzo ten set jest ogólnie bardzo fajny, daje dużą przeżywalność i sama bańka też daje duży deps. Przede wszystkim potrzebujemy korony najwyższego, dzięki czemu nasze spowolnienie czasu uzyskuje efekty wszystkich run, do których te runy po prostu omówię za chwilę. Dalej mamy szaleństwo ran Slora. Bardzo fajna rzecz. Puszczamy tornado, ściągamy mopy w jedno miejsce, zbijamy moby dokładnie w jedno miejsce z promieniu 30 metrów, czyli to jest dość sporo. Mamy taką na przykład jedną komnatę mobów, to możemy użyć tornado i wszystkie te moby są ściągane w jedno miejsce. Bardzo fajne do grupowania. Przydatna rzecz. Także karwasz jak najbardziej must have. Dalej. Buty, iluzoryczne buty do przechodzenia przez moby. Ogólnie nasz wizard musi być dość mobilny po lifcie, także musimy te butki mieć, żeby bez problemu się przemieszać, żeby jak na przykład nam zabraknie many na teleport, to musimy po prostu mieć możliwość przez te moby przebiec. Dalej, pasek, mamy uszy na sznurze, bardzo duża przeżywajka, zmniejsza obrażenia ataków w walce wręcz o 27%. Innego alternatywnego paska tutaj za bardzo nie ma, musimy mieć ten, ponieważ on daje nam bardzo dużą przeżywalność. A w ten wizard musi być przeżywalny, ogólnie jak zresztą każda postać. Także ten pasek polecam najbardziej. Jeżeli chodzi o broń, broń to jest coś, czego najdłużej szukałem na tym buildzie, szczerze mówiąc. Różdżka eteryczny, przepraszam. To się wytnie. Dobra. Mamy różdżkę eteryczny wędrowiec. Jest to różdżka, którą szukałem najdłużej. Ona powoduje to, że nasza teleportacja nie ma cooldowna, tylko po prostu możemy nią spamować cały czas, ale ona nas kosztuje 25 punktów mocy tajemnej. Także, ale ta moc tajemna i tak się szybko regeneruje, także możemy spamować tą teleportacją praktycznie przez cały czas. Chyba że naprawdę nasramy tornad, nasramy kulek i widzicie, nie mamy kosztu na przykład na teleportację, dlatego te buty się przydają po to, żeby móc po prostu przez moby przejść.
Także bardzo fajna sprawa. No i tarcza też, ogólnie mały starcz, jeżeli chodzi o takie wspierające team, dlatego tutaj jest zastosowana ta tarcza, ponieważ ona nam daje duży blok. Ogólnie do przeżywalności bardzo fajna tarcza jest, ma procent życia, mamy skrócenie czasu odnowienia oraz witalność i inteligencję. Ogólnie tarcza do przeżywajki, tak jak pasek, tarcza to są typowo itemy do przeżywalności związane. Jeżeli chodzi o amulet, mamy przemożne pragnienie. Tutaj jest bardzo fajna kwestia, ponieważ możemy mieć albo ten amulet, jeżeli gramy wizardem dość dobrze, jeżeli na riftach nie musimy mieć jakiś tam, nie wiem, mega, mega przeżywalności, to możemy zastosować ten amulet, czyli że podczas trafienia przeciwnika jest on zauroczony i dostaje 35% więcej obrażeń. Ewentualnie możemy mieć Hellfire'a, który daje nam pojętą pasywkę i wtedy możemy sobie wziąć drugie życie. Jeżeli chodzi o amulet. Także jeżeli nie potrzebujemy na przykład drugiego życia, bo dajemy radę wizardem ustać czy coś, jakoś tam nasz gameplay jest wystarczająco dobry, żeby móc ustawać, to nie potrzebujemy tego Hellfire'a. Wystarczy nam przymożne pragnienie. Ja ten amulet, jestem do niego przekonany, ja go bardzo lubię. Także tutaj wszystkim go polecam, jeżeli chodzi o ten build. Ringi standardowe, Oculus, musi być Oculus, pewnie każdy chyba wie, jak działa Oculus, tworzy pole, gdzie dla DPS-a stwarza bardzo duże zwiększenie damage'u, także Oculus, no i obsidianowy pierścień Zodiaku zbija nam cooldowny po użyciu tornada, znaczy w sensie wiecie, jak działa Oculus. Używamy skilli, nie mamy cooldowny na skillach, no i używamy tornada i nam zbija losową sekundę z, znaczy sekundę z losowego skilla. Tak by się build przedstawiał. Nie jest zbytnio skomplikowany, itemki są raczej proste do zdobycia. Dużo itemów się naprawdę powtarza z innych supportów, typu buty, pierścienie, amulet na przykład. Jedyne co musicie no właśnie zdobyć, to jest ten set, te cztery części setu, korona najwyższego, która leci naprawdę bardzo często. Ja się najbardziej z różką właśnie bawiłem. Ona mi stwarzała najwięcej problemów na zdobycie, ale to wiadomo, każdy ma swoje. Każdy ma inny RNG, jednemu poleci to szybciej, drugiemu tamto, także tutaj nie ma co się nastawiać na to, że ja powiem, że to dropło szybciej, a to wolniej, także tak to by się, tak by się to przedstawiało. Jeżeli chodzi o gemy legendarne, przede wszystkim musi być Gogok. Gogok nam daje to, że podczas użycia skilla, no, zwiększanie cooldownu o 15% za każdy, 1% za każdy stack, stacków jest 15, czyli 15%. Mamy ezoteryczną alterację, gem do przeżywalności, redukcja obrażeń niefizycznych oraz kiedy mamy 50% punktów życia mniej, twoje odporności na zimno, ogień błyskawicy, czyli ogólnie na żywioły wzrastają 75%, także nas Afix Elite w ogóle nic nie biją praktycznie. No i tutaj klejnot toksycznej skutecznej toksyny, trujemy moby za pomocą wirków na przykład, czy jakichkolwiek innych skilli, one dostają wtedy przeciwnicy 10% więcej obrażeń. Gem wspomagający team. Dobra, tak by się to ogólnie prezentował build, tak by się przeprezentowały itemki, gemy. Oczywiście tu wszędzie diamenty musimy wkładać, to jest must have. Jakich bonusów, słuchajcie, szukamy? Ogólnie tak, jeżeli chodzi o bonusy, to przede wszystkim jak najwięcej skrócenia czasu odnowienia. Ja mam akurat prawie 70%, mógłbym wykręcić więcej, bo tutaj mi brakuje 1%, tutaj mam 8, tutaj mam 8 i tu mi 1% brakuje. Tu mam 8, 8 i 10, także tu i tu mi brakuje 1%, jeżeli chodzi o skrócenie czasu odnowienia. Musimy szukać jak najwięcej skrócenia czasu odnowienia. To jest przede wszystkim must have, gdzie tylko się da, czyli na ramienniki, rękawice, oba pierścionki oczywiście. Broń 10%, tarcza 8, no i najlepiej w amulecie, gdyby było 8. A pozostałe bonusy to, słuchajcie, jak największa przeżywalność, typu witalność, pancerz, odporności. Tutaj w klaci możecie mieć obrażenia od elit zmniejszone, procent życia. No i skrócenie, zmniejszenie kosztu zasobów, ponieważ te tornado nas troszeczkę kosztuje, także fajnie jakbyście na przykład tutaj w rękawicach mam zmniejszenie kosztu, tutaj mam zmniejszenie kosztu. Tutaj mam zmniejszenie kosztu, także te zmniejszenie kosztu zasobów się przydaje, ponieważ te tornada nas wtedy mniej kosztują, możemy ich więcej zespamić. Rozumiecie, o co chodzi. No i jak największa witalność, no dużo życia, pancerz, odporności, takie bonusy, które dadzą nam naszemu wizowi przeżywalność, ponieważ damage tutaj jest nam absolutnie niepotrzebny, nie zadajemy żadnego damage'u, także przede wszystkim bonusy do przeżywalności, witalność, pancerz, odporności, procent do życia i tyle.
No i tak by się prezentował build, słuchajcie. Przejdziemy do umiejętności teraz. Ogólnie tak, przede wszystkim co musimy mieć? Czarna dziura z horyzontem zdarzeń. Jest to skill, który przede wszystkim jeszcze więcej ściąga mobów oraz usuwa afiksy elit z runą horyzont zdarzeń. Czarna dziura pochłania teraz wrogie pociski oraz obiekty wystrzeliwane przez zdolności potworów elitarnych w promieniu 15 metrów, czyli wszystkie trucizny, lasery, zamrażania i inne te gówna, które elity stawiają na ziemi, to ta kula to wszystko ściąga, także skill jest bardzo, bardzo przydatny. Jeszcze mam bardziej zbija te moby w kupę. Tornado energii z wichurą. Przede wszystkim ściąga moby za pomocą karwaszy, tak jak już wcześniej mówiłem, z bardzo dużego promienia możemy te moby sobie ściągnąć w jedno miejsce. I dzięki runie wichura mamy to, że wrogowie, którzy dostaną obrażenia z tego tornada, będą otrzymywać przez 4 sekundy 15% więcej obrażeń. Także dodatkowy buff dla teamu, jeżeli chodzi o damage plus ściąganie. Skill jest very, very fany. Nowa mrozu z przemarznięciem. Nowa mrozu, skill, który zamraża ogólnie. Skill zamrażający pobliskich przeciwników. I dzięki runie przemarznięcie wrogowie otrzymują o 33% więcej obrażeń, kiedy są zamrożeni lub wyziębieni przez nowe mrozu. Nowa mrozu, bardzo elegancki skill z runą, daje nam kolejne 33% większego damage'u dla teamu. Bardzo przydatna, przydatna rzecz. Skill podstawowy. Spowolnienie czasu z runą zakrzywienie czasu. Samo w sobie spowolnienie czasu spowalnia przeciwników, tak? Zmniejsza im szybkość ataku o 20% oraz szybkość ruchu o 60%. Oraz spowalnia pociski wroga typu strzały, jakieś tam kule ognia szamanów o 90%. I dzięki koronie najwyższego ten skill ma wszystkie runy. Wszystkie runy ma. Tu możemy sobie wybrać dowolną ten skill i tak wszystkie runy będzie posiadał. Mamy tutaj skorupę czasową, potęguje efekt zmniejszenia szybkości ruchu do 80% i skraca czas odnowienia do 12 sekund. Podstawowo mamy 15, czyli nam skraca o 3 sekundy cooldown z tego skilla. No i zmniejszenie szybkości ruchu przeciwników zostaje zwiększone. Zmniejszenie zostaje zwiększone do 80%. Także bardzo, bardzo elegancka rzecz. Wycieńczenie. Wrogowie w zasięgu spowolnienia czasu zadają obrażenia zmniejszone do 25% debuff dla moba. Puszczamy kulkę, moby biją 25% mniej. Zakrzywienie czasu. Wrogowie schwytani w sferę zakrzywionego czasu otrzymują 15% więcej obrażeń. Buff, buff dla nas. Czyli nie dość, że biją mniej, to jeszcze dostają więcej obrażeń. Wrogowie zostają ogłuszeni na 5 sekund, jeśli wejdą lub wyjdą z obszaru działania spowolnienia czasu. Skill, ta karunka, no powiedzmy poboczna, jeżeli chodzi o całą resztę. Po prostu w momencie, kiedy mobek wyjdzie lub przejdzie przez granicę, skilla zostaje ogłuszony na 5 sekund. I rozciągnięcie czasu, attack speed naszych towarzyszy się zwiększa o 10%. Czyli kolejny buff dla teamu. Bardzo przydatny skill, to jest przede wszystkim must have, jeżeli chodzi o ten build. Na tym się opiera nasz support. Zmniejsza obrażenia przeciwników, zwiększa nasz attack speed, spowalnia przeciwników. No, coś naprawdę rewelacyjnego, jeżeli chodzi o tego Wiza. Teleportacja, nasz skill mobilny. Z runą bezpieczne przejście. Dlaczego nie tunel czasoprzestrzenny? Ponieważ w kostce mamy serce komety. Właśnie, pokażę Wam jeszcze kostkę. W kostce mamy serce komety. Jest to źródło, które możemy sobie wykrafcić u Kowala. Ona nam daje to, że mamy. Nasza teleportacja zyskuje efekt tunel czasoprzestrzenny, dzięki czemu mamy 3 sekundy na ponowne jej użycie. Ale słuchajcie, dzięki tej różdżce i tak możemy ją używać cały czas. Także nawet gdybyśmy, słuchajcie, nie mieli tego źródła, to źródło nam daje tylko to, że mniej spamujemy maną, jeżeli chodzi o to. Ponieważ te drugie użycie teleportacji z bezpiecznego tunelu, znaczy z tunelu czasoprzestrzennego, nie kosztuje nas many. Mamy 139 punktów, używamy raz, dwa. Straciliśmy tylko raz 11 punktów many.
Za to drugie nie płacimy nic. Po prostu szybciej, bardzo dużo szybciej możemy spamować tą teleportacją. Runa, która daje nam po prostu większą mobilność. No i dzięki bezpiecznemu przejściu przez 5 sekund po teleportacji dostajemy obrażenia zmniejszone o 25%, czyli to jest buff do przeżywalności dla nas samych. I tutaj mamy pancerz lodu z krystalizacją. To jest skill, który po prostu działa dla nas na przeżywalność. Mamy tutaj otaczamy się lodową osłoną, która zmniejsza obrażenia od ataków wręcz o 12%, czyli przeżywalność większa. Oraz gdy zostaniesz trafiona atakiem wręcz, otrzymujesz 20% premii do pancerza. Czyli ogólnie skill, który buffuje naszą przeżywalność. Ale tylko teraz po co on jest? On jest po to, ponieważ w kostce mamy Aurora Arlisy. Każdy zna na pewno ten pierścień i wie, co on robi, ale tu przytoczę jeszcze szybko. Twój pancerz lodu zmniejsza teraz obrażenia od ataków wręcz o 60%, czyli już nie o 12%, tylko o 60%. No i uaktywnia się zawsze, kiedy dostaniemy obrażenia na poziomie 10% Twoich wartości punktów życia. Czyli jeżeli dostaniemy za 10% HP, przynajmniej, to uruchamia nam się od razu pancerz lodu. Czyli. A przepraszam, nie pancerz lodu nam się uruchamia, tylko uruchamia nam się nowa mrozu. Przepraszam, to mój błąd. Czyli zawsze, kiedy dostaniemy przynajmniej 10% HP, to 10 to nowa mrozu nam się automatycznie uruchamia. Także mrozi przeciwników jak szalone, bo dość często dostajemy te obrażenia na poziomie 10%. Także ta nowa mrozu jest dość często używana, a to jest skill po prostu, który buffuje naszą przeżywalność. Po prostu mi się pomyliło, myślałem, że to coś jest związane z tym, ale to nie. Ten pierścień potęguje ten skill. No jeżeli chodzi o pancerz w kostce, to używam korony Loryka, tak jak już wcześniej wspomniałem. Mega skrócenie czasu odnowienia jest nam potrzebne, żeby móc spamować skillami na potęgę. Oczywiście w granicach rozsądku, ponieważ moc tajemna nie jest nieskończona. Dobra, tak by się, słuchajcie, prezentował build, tak by się prezentowały skille, jeżeli chodzi o pasywki. Pasywka zimna krew, zamrożeni lub wyziębieni przeciwnicy dostają 10% obrażeń więcej ze wszystkich źródeł ataku. Czyli ta nowa mrozu uaktywnia nam tą pasywkę, czyli nie dość, że otrzymują więcej obrażeń przeciwnicy, to jeszcze więcej 10% ze wszystkich źródeł. Bardzo fajna sprawa, większy deps dla teamu. Pożoga, obrażenia od ognia sprawiają, że wrogowie płoną. No i kiedy wróg płonie, przez 3 sekundy szansa na krytyka dla takiego przeciwnika jest zwiększona o 6%. Podpalamy tornadem. Mamy runę, która podpala. Mamy runę ognistą w tornadzie i dzięki temu wrogowie płoną i uruchamia nam się pożoga, czyli 6% kryta więcej. Ewokacja, skrócenie czasu odnowienia o 20%. Oraz iluzjonista, jeżeli w ciągu jednej sekundy otrzymamy obrażenia większe niż 15% Twoich maksymalnych punktów życia, spowolnienie czasu oraz teleportacja zostaną automatycznie odnowione. Czyli jeżeli dostaniemy obrażenia, to nasze skille, po prostu te dwa, które wspomniałem, automatycznie się odnawiają. A, jeszcze użycie teleportacji zwiększa Twoją szybkość ruchu o 30% przez 3 sekundy. Używamy teleportacji, możemy się szybciej poruszać o 30%. Tyle, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o ten build. Mam nadzieję, że Wam omówiłem wszystko, co do czego służy, jak wygląda gameplay. Jeżeli chodzi o gameplay tego buildu, to zachęcam Was do zajrzenia na mój kanał Twitch. Tam są zapisywane powtórki z live'a. Ja może wrzucę Wam jeszcze jakiś rekord, na przykład, to sobie będziecie mogli obejrzeć. Ostatnio grałem tym wizem w party. No i sprawuje się dość fajnie, naprawdę. Można nim fajnie pograć. Jest dość mobilny ten build, zwiększa dużo obrażenia. Fajnie grupuje moby tornadem. Bardzo fajny build. Jak chcecie, to polecam go jak najbardziej. Stwórzcie sobie takiego wiza, bo jest dość prosty do złożenia. Go składałem 2, chyba 3 dni. Tylko z tą różdżką się męczyłem, bo ona dość nie chciała wylecieć po prostu. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zalajkujcie ten filmik. Jeżeli macie jakieś własne spostrzeżenia, czy coś na przykład byście wymienili, jakieś skille, coś takiego, piszcie w komentarzach, na pewno na to zerknę. Jeżeli podobają Wam się moje materiały, zachęcam do subskrypcji.
kanału. Także to byłoby na tyle. Piękne dzięki. Widzimy się w następnym odcinku z Gry Diablo 3. Do zobaczenia. Cześć.